Siemaneczko wszystkim, z tej strony Szkapa i dziś zajmiemy się sadzeniem cebulki. Jak za mną tam widzicie, kawałek takiego pola mam zrobionego. Będziemy robić rządki, w takich rządkach jak pietruszkę. W sumie jak pietruszkę, truskawki. W tym roku sadzimy wszystko w rządkach, więc cebulkę też będziemy robić. Kupiłem kilka odmian, ale to wam później przedstawię. Na razie biorę się za zrobienie tam parunastu, myślę, że dwa, może trzy rządki. Zrobię i zobaczymy, ile nam tego wyjdzie. No kupiłem chyba tego około kilograma. Mam jeszcze troszkę zeszłorocznej, takich małych, co wykiełkowały mi. Też to posadzę, choćby na zielone tylko było. No i będziemy to sadzić i zobaczymy, ile nam z tego wyjdzie. Pokażę wam troszkę to paletko z bliska, żebyście widzieli, jak to wygląda. Jeszcze nie ma rządków, ale zobaczcie sobie, jak to wygląda. Tu jest całe nasze paletko, co będą na różne warzywka. Właśnie się zastanawiam, czy pietruszki nie dać, cebulki nie dać od samego końca. Tylko myślę, czy tu później wyjdę. Ale tu mam ten krzywy pasek, więc tutaj bym to osmolił i będę robił od końca. Będę robił od końca i tam dam cebulkę, bo tu w zeszłym roku, tu chyba w tym miejscu była cebula w zeszłym roku, więc tu nie będę dawał. Damy tam od końca, zrobię dwa paski. Troszkę obornika już parę dni temu dałem, już wyschnął przez słoneczko, więc, ale jak popadzę deszczyk, to on się fajnie będzie rozpływał, więc taki już troszkę wyschnięty jest, ale będę z tego rządki robił. O, tutaj jeden pomagier przyszedł, biega, a drugi go tutaj goni. No dobra, to ja się biorę za robienie rządków. Jak będą rządki gotowe, będziemy sadzić. Udało mi się to zrobić, mamy trzy paski obkopane. Tak to wygląda. No jak tak, może to tak z tego wygląda, że dużo, ale zobacz, ile tego jeszcze jest. Nawet nie połowa. Tam mamy te inne. No i teraz będziemy sadzić tutaj naszą cebulkę. Mamy tutaj wór cebulki. Zaraz wam pokażę. Już nam ładnie puszcza. Tutaj mamy, aż sobie musiałem siednąć, bo się jak sobie się zmęczył. Mamy tu wór cebulek. Powiem wam, taka paka. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć odmian. Kosztowało to dosłownie tyle. Na Allegro zamawiałem. 15 zł. Taki wór cebulek. Więc myślę, jest tego kilo 250 tego jest. 5 odmian. Więc nie wiem, jakie tu są odmiany, ale wydaje mi się, że to jest zwykła czerwona. Tu jest ta biała, którą miałem. To bym musiał popatrzeć, co tu dokładnie za odmiany są. Odmiana Asturon. Czekajcie, otworzę sobie to, bo to teraz tak pozaklejane, to nie idzie się tego dostać. Czekajcie, zaraz sobie to otworzymy. Dobra, udało mi się to otworzyć. Mamy tutaj te odmiany. Jeszcze, aby ktoś nie mówił, tutaj jest paszport do cebulek, żeby nie było, że bez paszportu. Mają paszport, wszystko jest ładnie dodane. No i tak, i patrzymy, co my tu mamy za odmiany. Z turą. Takiego czegoś nie miałem. Takiej cebulki żech nie miał jeszcze nigdy. Tak mi się wydaje, że nie miał żech. Wolska, to zwykła, najzwyklejsza cebulka, taka. Dobra, tu mamy Snowball, to też w zeszłym rokuśmy sadzili, dosyć fajnie wyrosła. Tu mamy co? Red? Nie. Carmen? Nie, to tego nie miałem. Ja miałem inną czerwoną. Tej nie miałem, więc zobaczymy, jak będzie rosła. Takie widzę, takie paczka. A tego jest bardzo dużo, tych cebulek. No, tu jest parę, bo są duże, widzę. A tutaj już się paszport odrywa, dobra. Ale cebulka... O, tu jest na szczypiorek. Tu mamy cebulkę na szczypiorek. Dobra, to dobrze wiedzieć. Tu jest zwykła szarlotka na szczypiorek. No to elegancko. Tu chyba są większe główki, żeby więcej tego szczypioru wyrosło. No to dobra, to sobie musimy dać w osobnym miejscu. Jak ta jest na ten szczypiorek, już zaczyna ładnie puszczać. Więc nie muszę próbować na szczypiorek nic dawać, bo będę mógł cebulkę brać spokojnie. Ale też mam cebulkę taką zeszłoroczną, co tam słabo powypuszczała, więc tego posadzimy też na szczypiorek. Dobra, to bierzemy się tutaj do sadzenia tej cebulki. Nie wiem, od której zacząć. Tutaj myślę, jest fajna ziemia, więc fajnie tu powinny wyrosnąć. Tu jest nawet taka, widzicie, ciemna ziemia.
a tam jest taka bardziej brązowa, jakbym pokopał teraz, więc tu jest dużo, dużo, dużo lepsza, więc myślę, że tutaj fajnie ta cebulka wyrośnie. Dobra, bierzemy się do sadzenia i wracam do Was jak posadzę. Pewnie już dzisiaj nie zdążę, bo już słoneczko już tam, jak widzicie, zachodzi. Już jest dosyć ciemno, więc dzisiaj na pewno nie zdążę. No i mamy kolejny dzień. Jak mówiłem, że nie dam rady tej cebulki nagrać w jeden dzień, więc posadziłem sobie ją. Powiem Wam, wyszło mi tego 3 paseczki, może brakło 6 sztuk. Na początku zacząłem dawać, nie wiem, co 10 cm. Ale tego było tak dużo, że chyba nie wiem co tyle, nie wiem co 5 cm może dawałem cebulkę. Może być trochę za gęsto, ale nie będziemy się tym tam przejmować. Najwyżej będziemy wyrywać co drugą do jedzenia, a później będą te większe, będą sobie rosły. Mam tego 3 paski, więc całkiem fajnie to wyszło. Paski nawet takie dość równe mi się zrobiły, równiejsze niż z tamtej strony, więc Wam zaraz pokażę, może je tam z tyłu za mną widzicie. Wam pokażę, mam tutaj różne odmiany, więc będę mniej więcej wiedział, która odmiana gdzie i jak wyrosła, którą sobie na przyszły rok kupić. Dobra, pokażę Wam to, jak to wyszło fajnie i lecimy dalej. No i tak to u mnie wygląda. Tutaj na początek mamy tą szturą. Tą żółtą, na samym końcu chyba była biała. Jeden pasek od dołu, drugiego połowa była białej. Tutaj jest ta czerwona, jak jeszcze widać. Ta czerwona, no, kram coś. Carmen. Tu mamy na początku tą cebulkę na szczypiorek. No i na końcu została ta druga, taka żółta, co tam została, no to mamy tam zasianą. No i tak się prezentuje calutkie to moje te 3 paseczki cebulki. No to tak, jesteśmy po wykopaniu naszej cebuli. Trzeba ją dużo wcześniej wykopywać, bo nie wiem, zaczęła jakaś sknąć, coś się z nią zaczęło robić. Niektóre, jak widzicie, mają całe jeszcze liści zielone, ale trzeba było to wykopywać. Niektóre już, o, zobaczcie, musiałbym po trosze wykopywać, jedne tak, jedne nie, to więc wykopałem wszystkie. W tym roku u mnie były w takim miejscu, nie wiem, czy tam zobaczycie, o, tam gdzie jest to puste, tam były cebulki. Tak troszkę pod drzewem, jak tam możecie zobaczyć, tak pod drzewem. No i tak, w zeszłym roku z białych miałem bardzo fajne. W tym roku, tam gdzie były pod drzewem, akurat białe były najbardziej pod drzewem, no to parę sztuk takich większych, reszta taka drobnica. Nie ma za bardzo co pokazywać. Dalej mamy cebulki żółte i żółte urosły te, które były w lepszej ziemi, nie były pod drzewem, nawet fajne, zobaczcie, cebulki takie są przeciętne, zobaczcie, tutaj dużo mamy takich, no mniejsze też są, żeby nie powiedział, że nie ma mniejszych, mniejsze też są, więc też urosły mniejsze, większe. Tak, tutaj mamy też jeszcze żółte. Już część poszło też już na sałatki, więc przerobione. Gdzieś miałem jeszcze czerwone, chyba tutaj pod żółtymi, o tak, bo była też odmiana czerwona i też Wam powiem, nawet fajnie, niektóre są, zobaczcie, ładne, duże, małe też są mniejsze, tak, też są mniejsze, więc tak w miarę fajnie te odmiany, które sadziłem, w miarę fajnie to nam powyrostywały, takie dwie skrzyneczki, już coś wziąłem do sałatek. Tutaj są takie drobne resztki, te, które mi z zeszłego roku zaczęły rosnąć w piwnicy, to ja je wsadziłem do takiego kosza i w tym koszu po prostu zasadziłem na zielone, no ale cebulki przeżyły, można by było je normalnie zjeść. O, tylko są drobniutkie, tak? Nie urosły za bardzo. Tak jak były wsadzone, mniej więcej takie są. Ale jakby były w piwnicy leżały, no to by zgniły albo coś, a tak przeżyły.
wypuściły zielone, niektóre nawet chciały zakwitnąć. No, są mniejsze, ale są dobre do zjedzenia, fajnie. No niektóre, które zakwitły, to akurat już nie ma nic z tego. Ale tu widzę, ta jest też miękka. Tutaj mamy czerwoną, o, dobre cebulki do zjedzenia, więc tak to wygląda. Więc tak, no cebulki myślę, że w tym roku nawet się udały. Były w takich gorszych warunkach posadzone. Ziemia tam w sumie nie była nawożona, nie było w sumie nic tam dawanego na obornika. One były chyba trawą obsypywane, jak się nie mylę. Czy nie, nie, też trochę obornikiem były obsypywane. Obornikiem, trochę trawą. No i wyrosły. No to jest tam, że tamten ból jest, że ja tam to drzewo mam, tak? Jest to drzewo i one pod tym drzewem rosną i to jest ten ból, że to drzewo trzeba obeciąć i może te korzenie nie będą tak wyciągać nam tego. A tak nam troszkę powyciągały te korzenie tych składników odżywczych, no i to tak nie urosło pod tym drzewem. Były te drobniejsze, te cebulki. No niestety susza, okropna susza. Podlewania miały bardzo mało. No i tak wyszło, ale ogólnie z plonu jestem zadowolony. Te odmiany, które kupiłem, bardzo fajnie się spisały na suchej, można powiedzieć twardej ziemi, więc elegancko. Ja sadziłem takim, wiecie, sposobem nie za głęboko wsadzając, tylko takie końcówkę korzonka wsadzałem do ziemi i tylko tyle i to się tak na tym się to trzymało. Dobra, jak się Wam filmik podobał, zapraszam do dawania łapek w górę, komentowania i subskrybowania. Do zobaczenia w następnych filmikach. Cześć Wam!